Cześć moi kochani widzowie i oczywiście nie widzowie, którzy mnie oglądają, ale możesz zostać moim widzem, gdzieś kliknąć subskrypcję, będziesz wiedział na bieżąco, kiedy moje odcineczki się pojawiają. A przed nami twierdza Deluxe, misja siódma, przełamane oblężenie. No to zaczynamy, zobaczmy co mają nam do powiedzenia. Zanucę wam piosenkę z odległej przeszłości o kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy z gniótu niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już koniec, na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Brawo. Pięknie. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy lorda Wełnowora okazały się mylne, ser Długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manitin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Depuce, musisz się zająć lordem Manitinem, jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam. Za chwilę uczynią to pozostali. No cóż, najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i... nie mam dość wojsk, więc... czekam na posiłki od... Dosyć! Zaatakuj natychmiast ziemię lorda Manitina, albo zawiśniesz na sznurze, szczurze! No i szczurek się przestraszył troszkę. W uznaniu twoich zasług mianuję cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manitinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Czekaj, co to za misja? Wyeliminuj wszystkich. Został zaatakowany. Musimy uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły. Wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemięstwo. Czyli naszym celem będzie wyeliminowanie wszystkich wrogów. No i mamy czas przed ostatnią bitwę, czyli zapewnie to będzie jakaś defensywa. Zobaczmy strategię. Umieszczać największą liczbę łuczników na murach i ustawić ich tak, aby ich asekurowali. Kiedy zmniejszysz liczebność wrogich oddziałów, nakaż włócznikom zaatakować i zniszczyć sprzęt oblężnicy czy przeciwnika. Jak najszybciej wprowadź włóczników na mury. Jednostki te będą odpychać drabiny oblężnicze, które zagrażają twojemu zamkowi. Każ swoim oddziałom przyjąć postawę agresywną lub obronną, jeśli chcesz, aby jednostki mogły same zdecydować, w którym momencie powinny rozpocząć atak. Dobra, zwolnimy sobie tempo i ogarnę, co tu w ogóle jest. Tu widzę, już mamy jakiś tych... armię. Tutaj mamy łuczników. Może ich jednak wycofam. Jak widzimy, spora armię. Może ich jednak wycofam tutaj. Zobaczmy. Żywność dobra. Pszenica mamy. Kamień produkuje się. Nie mamy tego. Ale tartaki. Mamy tartaki? Drewno jest, ale tartaku. O, tu jest ten. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądać trochę w szybszym tempie. Dokąd idzie? Zawsze tutaj. Już tam zmierzamy. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ach, kurde. Jak widzimy, nam zniszczyli ten. Z tymi drabinami, presto! Podby
Dobra, się niszczą te drabiny. Bardzo dobrze. Dokąd z tymi drabinami? Odpychać ich szybciej. Wróg przerwał nasze mury. No jak widzimy, wróg przerwał już nasze mury. Co mamy zrobić? Ruszamy natychmiast! Ruszamy! Już tam zmierzamy! Ruszamy natychmiast! No jak widzimy, potrafią strzelać nad murami. Czekamy, trzeba nam broni, sen! Strzały gotowe! Możesz nam jakieś polecenia? Odparliśmy ataki wroga! Dobra, ataki wroga odparliśmy. Ale trzeba się spodziewać kolejnych, na pewno mocniejszych. Przyspieszymy sobie tempo do 90, nie ma co tutaj zwlekać. Jak z kamienia nic nie mogę robić, to jedynie co, to będę sobie poszerzał mury. W spichlerzu czekamy na rozkazy. Dokąd idziemy? Wyruszamy. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Brakuje mi trochę drewna. Sklepu też niestety nie posiadamy. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Tu jeszcze mogę jedną mogę. I ta misja dosyć taka ciężkawa może się wydawać i taka jest na razie. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Potrzeba kamienia. A zobaczymy, co tu w ogóle się może nam wydarzyć. Cały czas produkują, ale... A, tu jeszcze mamy tarta. Jak widzimy, w miarę szybko tutaj ten czas idzie. Żywności dalej mamy mało. Brakuje nam drewna. No tam też mogę wybudować, ale... Nie wiem, czy jest taka potrzeba. To teraz złota nam brakuje. Czyli jednak potrzebujemy więcej, żebyśmy... No bo sklepu nie mamy jeszcze niestety. No, przez takie mury łatwo im się nie będzie przedrzeć. To będzie plus dla moich jednostek. Za mało drewna, mój panie. No, jeszcze w kamieniu nie pracują, no. To znowu ty? Jak się tu dostałeś bez mojej wiedzy? Nieważne. Zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze. Dobra, i drewno. Potrzeba drewna. Wiecie, przy czym mogą sobie odpocząć przy drewnie, nie? Praca została wstrzymana. Niech pracują przy tym kamieniu, bo kamień bardzo potrzebujemy. Wojska szczura atakują. Zobaczmy, jak duże. A jeszcze nie takie ogromne, nie. A, ma jednak. No ale przez takie mury, jakby mieli się przebić, to... Najgorsze, że znowu pójdzie mi te tartaki zniszczyć.
Dobrze, pod katapultę byłoby tu się ustawić i ten, no ale... O, może coś damy radę ogarnąć? No, a ci zanim się przebiją przez takie mury, to trochę minie. Jak widzimy, nie wiem czemu katapult nie zrobił. Dla nas bardzo dobrze, a przez ten mur to się nie przebije. Ha! Myślałem, że tutaj jednak będzie więcej problemu. Ha! Widzicie, jaki Bóg jest? Zapasy w spichlerzu są bardzo... O. Na piasku mogę sobie budować farmę pszenicy. Prawie nie mamy już żywności. Ale jaja. No, szczerze wam powiem, że myślę, że tyle trudniej tu będzie, no ale... Co zrobić? No ten pierwszy atak wam powiem, no jak sami widzieliście, szkód narobił. No to jednak w tym momencie troszkę się już rozbudowałem i jest gites. Potrzeba drewna. Ser, spichlerz jest pusty. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Trochę kiepsko z tą żywnością. Ale może coś nadgonią. Czekamy na rozkazy. Zawsze gotowi. Co, jeszcze jeden atak? Tak, jeszcze jeden ostatni atak. Wydaje mi się, że tutaj gra właśnie będzie polegać na tym. Nie będziemy mieli coś takiego, że mamy rozwalić przeciwnika. Tylko właśnie będzie coś takiego, albo my go będziemy atakować, albo on nas. Ale nie mam pojęcia, jak to dalej wygląda. Jak to dalej wygląda po prostu w misjach. To się wszystkiego się dowiemy dopiero. Ludzie opuszczają zamek, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale czemu? Tyle jest farm pszenicy i co? Nie nadążają. Jesteś nielubiany. Kościoła nie mam, to jedynie żywność mi pozostaje. Właśnie. Stan skarbca bez wiadomość od szczura. Ach tak! Teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. O, muszę to zrobić, żeby było 50 minimum. Niech, żeby ludzie przychodzili do zamku. O. Może być plus 1. No myślę, że już powinniśmy się coś... O. Cały czas brakuje mi tego. Mąki, nie wiem czemu, nawet z przesady, żeby... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O, jak widzimy, armia spora. Potrzeba nam nowych rekrut. Czekamy na rozkaz. Nam drużnicę. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Łuczników wolę ustawić tutaj, bo jakbym ich ustawił na bramie, w miarę szybko ona by mogła paść. No jak widzimy, nawet moje armie dostały do tego. No. Jeszcze jeden, czy to jest ostatni? Jeśli to by był ostatni atak, to szkoda, no ale cóż. Cóż poradzić, o już chleba mamy. Mamy radę?
zamku trzymali się ciemni. To chyba jeszcze nie koniec. Chyba, że się jakieś armie, a ci się wycofują i pewnie na to trzeba poczekać. Misje są dosyć szybkie. To jestem tym zawiedziony. O, tak ja myślałem. Możliwe, że ty pobiłeś moje wojska. Ojojoj, córku. Nie popłacz się. Dobra, wynik. Trochę jednostek straciliśmy, 33%. Nie ma tragedii. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Chyba nie. Dobra, jak widzimy na mapce, jeszcze szczurka, zostały nam dwa królestwa, więc jesteśmy coraz bliżej pokonania pierwszego naszego przeciwnika. I w tym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. Ja się z wami żegnam, czekajcie do jutra na kolejny odcinek. Na razie, trzymajcie się, hejo!